Siemanko, dawno tu nie było gliczy, to dzisiaj pokażę modowanie z aut na auto. Potrzebujemy znajomego, znajomy najlepiej już w LS Carmit odpala nam tytaniczną robotę. My potrzebujemy auto, które chcemy zmodować, na które będziemy przerzucać mody. No i ja chcę, żeby można było dzwonić do kapitana. Teraz tak, dołączamy do kogoś z innym trybem celowania, a nawaki są cały czas dostępne na wszystkich platformach. No, dołączamy do niego, on jest na trybie celowania swobodnym. Pierwszy potwierdzamy, drugi anulujemy. Ja to robię na Xboxie, będę mówił na Xboxie. Podchodzimy do okienka przy arenie, żeby oglądać wydarzenie, klikamy strzałkę w prawo i będziemy dołączać do znajomego, który jest na Xboxie u nas na tytanicznej robocie. I my do niego klikniemy dołącz. Jak będziemy mieli pierwszy komunikat, czy chcemy dołączyć do sesji, znajomy opuszcza, a my bardzo szybko klikamy dwa razy A, usłyszymy trzy razy boom i na trzecim boom potwierdzamy drugi komunikat. Czyli znajomy opuścił, ja szybko dwa razy A, raz, dwa, trzy i potwierdzam ten komunikat. Musi zrespić mnie bez minimapy. Jak tak się stało, wszystko gra. Znajomy może nas zaprosić do tego spotkania samochodowego całego. Najważniejsze, dobieranie graczy zamknięte, tu sobie ustawcie. Znajomy was zaprosi do tego LS Carmit, jak to tor wyścigowy, o tak to się chyba prawidłowo nazywa. My wzywamy teraz sobie przez mechanika pojazd, z którego będziemy przerzucać ten nasz cały tam tuning, mody, szybki, Youngtony, kolorki, kółka, no wszystkie inne pierdoły. Niech znajomy rozpocznie sprint, wyśle nam zaproszenie, my je przyjmujemy. I teraz co najważniejsze, najlepiej zarejestrować się już teraz w Securo Surf lub nawet w ogóle przed glitchem, żeby zaś nie było rozczarowań. A tu się rejestruje już teraz, bo czasami się może tak stać, że nie będziecie mogli się zarejestrować, bo wyskoczy wam komunikat, że bierzesz udział w czymś tam i nie możesz się zarejestrować. Dlatego zarejestrujcie się wcześniej w Securo Surf. Sprint się rozpoczyna. Dwa, jeden, bang. Tu powtórzę jeszcze raz za chwilę te kroki tam przy arenie. My przy arenie, znajomy na tytanicznej, dołączamy do kogoś z innym trybem celowania, pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy, dołączamy do ziomka na tytanicznej. Jak mamy komunikat, czy na pewno chcemy do niego dołączyć, mówimy mu o tym, on opuszcza tytaniczną, a my bardzo szybko klikamy dwa razy guzik A i usłyszymy trzy razy boom, na trzecim boom potwierdzamy ten drugi komunikat. A teraz tak, jak rozpoczął się sprint, udajemy się gdzieś do mechanika, przed mechanikiem przez Securo Surf wzywamy buzarda i wjeżdżamy normalnie do mechanika tego LS Custom tam. Wjeżdżamy, jak napraw pojazd, to napraw pojazd, jak ktoś dojechał bez stuczek, to nie naprawia, po prostu w aucie zmieniamy cokolwiek, klikamy B, żeby zostać na komunikacie, czy chcemy opuścić warsztat, przytrzymujemy guzik Y lub trójkąt PS4, dostaniemy czarny ekran, teraz dołączamy znowu do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy. Musi nas zrespić na piechotę, tam w warsztacie mechanicznym, tym, no w LS Custom tam. Pierwszy potwierdzam, drugi anuluję, akcja nieaktualna, też tam potwierdzam. Jesteśmy na piechotę. Teraz wsiadamy do tego wzywanego naszego buzarda i lecimy na nasz jacht.
było właśnie to spaczowane, że nie szło dzwonić do mechanika, do kapitana statku, teraz da się do niego właśnie dzwonić. Jak dolecimy na jacht, tam wylądujcie sobie nawet na tym miejscu do lądowania. Dzwonicie wtedy po auto, które chcecie sobie zmodować, no przerzucić te wszystkie mody, tuningi, pierdoły na auto. Ja tu akurat na tym koncie nie mam aut, zwykłe Easy, kurde, którego jeszcze nie przerobiłem na Easy tam z areny, no ale ważne, że glitch działa, nieważne jaki pojazd się moduje. Dzwonimy, sprowadź pojazd osobisty, no wzywamy taki, który chcemy sobie zmodować. No u mnie to wszędzie Deluxo, Deluxo 3, tylko te nowe, no i to Easy, którego jeszcze nie przerobiłem, no ale wzywam sobie to Easy właśnie. Bang. I tutaj czekamy, albo odlatujemy z tego jachtu. Możemy odlecieć sobie kawałek i też przytrzymujemy guzik Y na Xboxie, trójkąt to jest na PS4 i z tego buzarda już nas odrodzi na w tym wezwanym przez nas pojeździe. Wtedy jedyne co musimy zrobić, no to znajomy albo klika sobie odszukaj nową sesję, albo idzie na fabułę, albo odpala misję z mapy, tak żeby ten sprint zakończyć. Ja tu jestem, widać, w tym misiku, po którego dzwoniłem, to teraz znajomy, no zwyczajnie może opuścić sesję, może tam ukończyć ten sprint, może odpalić misję z mapy. Jak to zrobi? Jedziecie do mechanika, zmieniacie w aucie cokolwiek, auto świeżo zmodowane, jest już wasze. Kolejne glitche wkrótce, pozdrawiam, elo.